Ho, 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 dzieciaczki. To ja, Święty Mikołaj. Dzisiaj jest Wigilia, więc razem z aniołkiem, no i gwiazdką, przywieźliśmy jeszcze Hani ostatnią niespodziankę. Och, to już od nas wszystkich. Myślę, że jej się spodoba. Może jak za rok nie będzie koronawirusa, to się wszyscy spotkamy i zobaczycie, jak ja wyglądam. Oj, 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 oj. A póki co mam jeszcze jedną niespodziankę dla Kamilka i Hani. Później wam na pewno Hania pokaże ją. Widzę. Czy to jest już ostatnie okienko z kalendarza od Mikołaja? No tak, 24. Bardzo mi jest smutno. No w sumie bardzo się cieszę, że Mikołaj zostawiał nam takie prezenty, ale smutno mi, no bo już koniec ich. A naprawdę lubiłam robić świąteczne rzeczy. Jak jeszcze widzieliście Mikołaja, no to może powiecie mu, żeby jeszcze zostawiał nam prezenty. Już nie w tym roku, ale za rok. Może nie w tym roku, ale może za rok. Co ja słyszę? Hania chce jeszcze niespodzianki za rok? Super! Moje elfy mają jeszcze masę pomysłów. Oczywiście, że za rok zostawię prezenty. No. Hania za rok też chce, żebym zostawiał takie niespodzianki? To super! Bardzo się cieszę, bo moje elfy mają jeszcze ogrom pomysłów. Za rok wpadnę do was i może nawet się wam pokażę. Babcia, ja oczywiście widziałam Mikołaja. O, leci sankami. Jak super, Aśno. Idę zobaczyć jeszcze przez okno. Jak chcesz. Chodź tu, szupłacie mały. Chodź, otworzymy ostatnią paczuszkę razem. Okej, no to otwieram. To już wyjęłam w tym okienku. Mamy dwie kartki. Żółtą i żółtą. Dwie karteczki tu mamy. Mamy klej, mamy tu jeszcze zagadkę oczywiście, nożyczki, patrz, też żółte nożyczki, zapalam światło, bo nie wiem, czy mnie tak dobrze widać. Czekajcie, bo to z tymi światłami to nie mogę się dokonać. No i tak, w dzisiejszym okienku, ostatnim okienku trafił nam się klej, nożyczki żółte i dwie żółte kartki. No, okej. Okay. No więc czytam wam zagadkę, co my z tego mamy zrobić. Na czubku choinki stoi, spaść się nie boi. Ma piękny żółty kolor. I z kilku zygzaków się składa. No to jest gwiazda! No, zobaczcie. Jak ktoś nie umie czytać, to już przeczytałam, ale możecie sobie też tak przeczytać. To jest oczywiście, że to jest gwiazda. Może nie widzicie tak? O, o, może tak wam pokażę. Gdzie? To jest gwiazda. Bo kilka zygzaków, czyli tu zygzak, tu zygzak, tu zygzak, tu zygzak, tu zygzak. Więc my idziemy robić naszą piękną gwiazdę! Więc my bierzemy kartkę. Też ją, tą kartkę trzeba złożyć w taki sposób. Rączka! Okej, najpierw trzeba wziąć kartkę. Nie mogę sobie zapisać, żeby o, będzie było widać. O, w taki sposób.
palców. O, i tą część kartki, ten bok. Spójrzcie, taki, o, ten bok kartki, spójrzcie w tą stronę. I tutaj odcinam sobie. Jest tylko. I tutaj odcinam sobie. Mamy już tą kartkę. Jak on musi wyglądać, składamy w ten bok, też składamy w tą stronę. Bardzo dużo. O, krzywo, krzywo, nie tak, że to wszystko krzywo musi wyjść. Nie wiem, czemu to tak zawsze krzywo wychodzi, czy co po prostu. Okej. No i teraz ten bok składamy. Ten bok. Teraz ten bok musimy stworzyć. Ten bok. No i tak. Kilka. Teraz musimy szkolić te boki. Boki. Wszystko ładnie. W taki sposób, no i w kilka takich, o, metod, żeby wyszło nam więcej, o, takie coś. Też. Nacinamy tutaj te boczki. A jeszcze tutaj. To robię też również pierwszy raz. Więc nie wiem, jak nam to wyjdzie. Najwyżej będę musiała zrobić sobie pomalową taką kartkę. Sobie ją pomalę farbami. Bo nie wiem, czy już ja czegoś nie. Dużego nie zrobiłam. Nie wiem, czy się kojarzy, że bym już drugiej kartki nie pomalował. Nie wiem, kochani, nie wiem, czy to uda mi się to zrobić. A no, udaje mi się, tylko że nie ma pomalowanej drugiej części kartki. Ja to po prostu tak odcięłam w taki o sposób. Ja to pozginam, będę musiała niestety pomalować kolejne części, pomalować tą kartkę. Bo inaczej my tej gwiazdy nie zrobimy. Naprawdę. Ona musi być pomalowana, bo inaczej, zobaczcie, ja to będę musiała to pokleić, nie? Zobaczcie, wyszło mniej więcej takie coś, tak? Nie, ja to wkleję jedno w drugie, ale nie ma pomalowanej drugiej strony. Więc mogłam to zrobić w inną stronę trochę. I tak mi to tak, nie wiem, czy ładnie wyszło, bo niektóre nacięcia były zbyt ostre. No więc mi to tak niezbyt wyszło. Ale może uda mi się bardziej uratować to taśmą po prostu, a nie klejem. Tutaj w sumie klej będzie przydatny, ale spróbuję jeszcze zrobić taki jeden myk, czyli że odwrócić to w drugą stronę, żeby nie musieć malować kartki po prostu. Żebym musiała malować te kartki, bo wcale nie przez tej dzieła Mikołaja. O, no i tak mi to ładniej wychodzi, a nie tak jakoś, nie wiem, co ja lubiłam.
ale no nie muszę go malować teraz, bo sobie tak to fajnie zrobiłam. Nie wiem, czy tych boków nie jest za mało. Nasza gwiazdka jest już gotowa. Ja ją po prostu tak nie nagrywałam tego, tak ją po prostu skleiłam te boczki. Taki drugą zrobiłam tak samo i środek pomalowałam klejem i zrobiliśmy taką piękną gwiazdę. No jak, gdzie my tą gwiazdę piękną zawiesimy? Ha, Klara już. A, nie wiem. Może tutaj naszą tą, tam gdzie jest bałwanek powiesimy do tych małych gadżetów. O, piękne, o. Tutaj mamy prezent również z ostatniego vloga, że nie z ostatniego, bo to dzisiaj jest ostatni, teraz ostatniego. Jakiego ostatniego? Co ja mówię? Z 21, 22 i 23. To zrobiliśmy to 3 dni temu? Tak, 3 dni temu. Zrobiliśmy taki ładny prezencik. A teraz, no już koniec vlogmasów. Oczywiście to nie jest koniec. Naszymi takimi, wiecie, vlogmasami, filmami na naszym kanale. Będą się pojawiały one. Tylko już nie z tej serii.